Witam Was na filmie z omówienia dzisiejszej sytuacji na rynku. Także wydaje mi się, że film bardzo spoko, bo się znowu dzieje. Kolejny raz pieniądze leżą na ziemi, wystarczy się tylko schylić. No to co? Na samym początku oczywiście jeszcze kochany sponsor tego kanału Skins Monkey, strona, na której wymienicie swoje skiny, nie wliczają oni naklejek do cen skinów. Quad Comba, takie jak te, między innymi można sobie szukać, znajdować, naprawdę respią się bardzo. Bardzo często polecam kod dzwony, tutaj się klika, odbiera wszystko elegancko, śmiga, się wpisuje i jest. Także co? Przechodzimy do filmu. Link w opisie oczywiście. No i co? Co przed nami? A raczej już za nami, bo dzisiaj coś pięknego. Tu mi się trochę zleceń dorobiło, no bo jednak tych pieniędzy też trochę na konto doszło. A pewnie przyjdzie jeszcze więcej za niedługo, bo mam tutaj takiego, bym powiedział, agenta do sprzedania. Także no, oby się jakoś sprzedał. Na razie mam za dużo pieniędzy, żeby go wystawić, więc jest taki problem, ale jak się zwolni, no to zobaczymy. Więc omówimy to, co było pozytywne przez dzisiejszy dzień, bo negatywnych rzeczy praktycznie nie było. I wydaje mi się, że nie da się zacząć od niczego innego niż od Sztokholmu Goldów. Dokładnie tak. Te, o których wcześniej mówiłem. Trochę powiedzmy sobie, że jednak. Aj, 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 no nie było to aż tak trafne. Tajlu wbija 1000 zł. 1000 zł. Tyle właśnie osiąga cenę Tajlu. Jeszcze nie sprzedane za tyle, ale zobaczymy. Kurde, coś niesamowitego. Naprawdę cieszę się, że w końcu ta naklejka jest tyle warta, ile powinna być. Bardzo mnie to cieszy, bo tyle powinna ona kosztować przez cały czas. Po prostu. Szkoda trochę, że nie zainwestowało się, no ale to każdy będzie teraz gadał, nie? A pytanie, czy nie ma kolejnych w kolejce, które da się tak samo kupić, nie? Na przykład jakiegoś G2. Kto wie, może, bo ono chyba miało bardzo wysoki ATH, z tego co pamiętam. Także teraz na poziomie trochę poniżej, może jakiś buy order tu zrobić. Kurde, kto wie, ja bym się nawet skusił na takiego long terma stabilizującego nasz ekwipunek. Spoko sprawa. Przechodząc dalej, bo tutaj mamy te goldy, nie? Arcik. 150 zł, dokładnie tyle kosztuje. Furia 109. Furię kupowałem za 80 zł, Arty za 110. Także bardzo ładny short term, bardzo mi się podoba. I niech te goldy oddają jak najbardziej, bo jestem z nich bardzo, ale to bardzo zadowolony. Jedyny gold, który mi nie oddał, to jest Team Spirit. Rzeczywiście, tutaj jedyny mój mikrobłąd, bo urosł on o jedne 10%, więc jest to rzeczywiście, nawet nie, no nawet gdybym go sprzedał, to by nie zwrócił on ceny tutaj, za którą kupiłem. Także tutaj wydaje mi się, że źle. Także to ogólnie o Sztokholmie, jeżeli chodzi o goldy. Dalej przechodzimy do Sztokholmu Holo, ponieważ tu też się dzieje. Do folii nie będziemy sobie przechodzić, i teraz lecimy od góry, czyli to, co jest dla nas najciekawsze. Tajlu, no 120 zł, Movistar, oby do ATH, Pain, oby do ATH, Furia leci do kosmosu. Cieszę się z tego bardzo mocno, ponieważ wiem, że jeden ze spelaczy Ozich nakupił ich bardzo, bardzo dużo po 25 zł, więc też gdzieś tam to z chlebiami, wydaje mi się, tak on sam mówi, że to było na mój kolej, ja nie wiem, czy tak było, czy nie, ale cieszę się, cieszę się. Z kolejnych rzeczy to jest fakt, że Entropik zaczyna odzyskiwać ATH. I stąd jest mój buy order. Nie wiem, weźcie, kupcie tych kapsuł i mi sprzedajcie je, wydróbcie, ok? Bo za chwilę według mnie tu będzie ATH, więc sam się zastanawiam, czy nie wykupić ich nieco. Bo się nie zdziwię, jeżeli ta naklejka byłaby za 70 zł. I to autentycznie w tym momencie mówię, że ani trochę by mnie to nie zdziwiło. Team Spirit odzyskuje ATH, Liquid odzyskuje ATH, Vitality odzyskuje ATH. Także to są mega ciekawe informacje. Sharks Esports przebija ATH. Gambit Gaming dąży do ATH w bardzo, bardzo szybkim tempie. A sam się zastanawiam, czy swoich tutaj nie ściągnąć, bo jeżeli tak będzie rosło, jak rośnie, to za chwilę dobije do 30 zł. A jak sami wiecie, to była naklejka, o której mówiłem, kiedy ona za tyle była. Tylko mówiłem w trochę podprogowy sposób, żeby tutaj nie wywołać żadnej paniki. Ale naklejka, której naprawdę nakupiłem bardzo dużo i na swoim koncie, i na moim pobocznym koncie, więc zobaczymy, czy odda. No ja mam nadzieję, bo jeszcze no troszeczkę tych naklejek akurat mi zostało. Sharksy powyprzedawałem, także tutaj może będzie to błąd, zobaczymy. Godsenty
No, dążą one znowu do tej wartości. Widzicie, tu już moje wystawienia są widoczne. Zobaczymy, czy dobiją. Jeżeli tak, to będzie to majstersztyk, wydaje mi się, bo największy procent zarobiony właśnie na tych naklejkach, także mega spoko. Kolejna rzecz, jaka jest, to moje zastanawianie się, a wydaje mi się, że kurde, już mnie tak mi ręka chodzi już, jak na to patrzę, żeby to zrobić. To jest wykupienie Winiego Holo. No kurde blade, jak ta naklejka może kosztować tyle w momencie, kiedy na całym rynku dzieją się takie rzeczy? No kurde, za darmo jest w tym momencie. Jedyna naklejka, która nie ruszyła się tak naprawdę od poziomu, ruch jest może 8-5%, co jest w ogóle nieodzwierciedlające dla rynku. No świerzbi mnie, bo wydaje mi się, że jeżeli ja tego nie zrobię, to zrobi to ktoś inny, więc myślę nawet, że po tym filmie się za to zawezmę. To jest o Sztokholmie, a teraz do ciekawszych rzeczy, ponieważ Sztokholm jednym, a mamy dzisiaj naprawdę nawałnicę zdarzeń na Antwerpie. I zobaczcie, co tu się dzieje. Vini oczywiście nic nigdy nie robi, bo jest, no nigdy nic nie robi. I teraz tak, Rox spada, śmiesznie. Monesi, stagnacja z lekkim wyskokiem. I teraz tak, Cloud9 172 zł, JT 141 zł. Co się dzieje w ogóle? I teraz zobaczcie, jeszcze jedna rzecz. Furia 96 zł. Tak, ten sam spelacz Yozi ma tej Furii 20, kupowane po 50 zł, co jest też dla mnie niesamowite. Eternal Fire za 70 zł, gdzie naprawdę jeszcze nieco tych naklejek gdzieś tam posiadam, także buzia się cieszy, tak bym powiedział. Nazi, stagnacja. Art w sumie troszeczkę podleciał też do góry, także spoko. No i Complexity gdzieś tam odzyskuje swoje ATH. Funk 56, to jest niesamowite. Imperial 55 i tu kolejny raz się dosyć mocno uśmiecham, ponieważ jeżeli Imperial zrobi 60, to razem ze wszystkimi zaufanymi inwestorami, no po prostu jesteśmy debilami. Ale ważniejsze jest to, że Outsider zrobi 60 zł, co w ogóle, jakby wydarzenia na rynku Steam są tak zakręcone, że nie mam nawet słów, żeby to opisać. No po prostu dzieje się tu więcej, niżeli przez całe moje życie, na tak wielu itemach, że jest to coś niesamowitego. Czekam na jeszcze kilka przedmiotów, głównie na Falena. Wydaje mi się, że Falen w ogóle ma strasznie zaniżoną cenę względem reszty rynku. Tak mi się wydaje. Tak to ogólnie rynek jest bez jakby żadnych zdarzeń, poza GXX-em, który też bardzo dziwnie się zachowuje. Tu słyszałem w ogóle jakieś manipulacji. Zresztą możecie sami zobaczyć, że cena tej naklejki jest zdecydowanie dziwna. No ale tam pozdrawiam pielgrzyma, który chyba ma tej naklejki z 100, z 200 czy coś takiego, bo wierzył w nią od samego początku wydania Antwerpu. Także też spoko, że takie historie w naszym community się znajdują. Sprawdzimy jeszcze glitter, ponieważ tu się trzeba przyflexować. I pokażę wam, co się dzieje z naklejką G2 Esports, ponieważ to, co się wydarzyło, to jest o niemalże odzyskanie ATH w bardzo szybkim czasie. Mam nadzieję, że to się jeszcze wydarzy. Gdzieś tam się udało mi w nią zaopatrzeć, także też się dosyć z tego powodu cieszę. Dalej, no to oczywiście Eternal Fire, bardziej inwestycja Kebusa, też oddaję, spoko sprawa. No i jeszcze ten nieszczęsny Imperial kupowany po około 3-5 zł przeze mnie w ilości 300. Kurde blade, no nie, no co ty robisz tym Imperialem? Jeju, jak bardzo ta naklejka mi się nie podoba, no bo kurde, no bez przesady, że wszystkie naklejki notują jakieś chore wyniki, a ta akurat, której mam najwięcej i mam w niej najwięcej pieniędzy, jest takim gównem po prostu. No ale jakby nie narzekam, nie? No bo gdzieś tam mógłbym gorzej lokować te pieniądze. W sumie wydaje mi się, że mogłoby być to na tyle. Jeszcze z tym, że JT w ogóle w glitterze odlatuje. Zresztą możecie to zauważyć. I jeszcze w Goldzie w ogóle też odlatuje, ale jest to inna historia. To by było na tyle zamówienia. Bardzo ciekawy dzisiaj jest rynek. No i co? Mam nadzieję, że jeszcze takiego się naoglądamy. Trzymajcie się i hej!